Wybitny polski geolog, glaciolog, oceanolog, jeden z największych polskich uczonych przełomu XIX i XX wieku. Nieustraszony polarnik, kierownik pierwszej wyprawy na Antarktydę. Profesor Henryk Arctowski, niestrudzony badacz najbardziej niedostępnych rejonów Ziemi. Profesor Henryk Arctowski to jeden z największych polskich badaczy i podróżników, wybitny znawca krain polarnych i kierownik pierwszej wyprawy naukowej na Antarktydę. To także pionier badań wpływu aktywności Słońca na zmiany pogody i klimatu. Solidne studia uniwersyteckie, najpierw na Uniwersytecie w Liège w Belgii, studia z zakresu matematyki i fizyki, a później jeszcze przeniósł się do Paryża i na Sorbonie, kończył właśnie jeszcze geologię i chemię. Tutaj zresztą miał okazję poznać samą Marię Curie-Skłodowską. W Londynie studiował meteorologię i geologię. W latach 1899-1911 pracował w obserwatorium UCLE w Belgii. W tym też okresie był odpowiedzialny za organizację wyprawy na Antarktydę, która miała miejsce w latach 1897-1899. Trafiają na okres zimy, kiedy jest zima na Antarktydzie, jakby to dziwnie nie brzmiało, i okazuje się, że statek jest zamarznięty przez 13 miesięcy. Zakładają swoją stację i tam dokonują badań. Jednak już po wielu miesiącach chcą wrócić do cywilizacji. Zapadają w depresję, w różne choroby, szkorbut między innymi. Żywią się mięsem fok czy pingwinów i to im pozwala przetrwać. Przez kilka miesięcy, przez 8 godzin dziennie, za pomocą narzędzi, które mieli, kruszyli lód. I tak udało im się wrócić do cywilizacji, tak? Wracają do Stanów Zjednoczonych. W 1910 roku brał udział w wyprawie na Spitsbergen i Lofoty, gdzie wykazał potrzebę kompleksowych badań klimatu, głównie na biegunach i w okolicy równika, co było kluczowe, gdyż podkreślało, jak ważne są prądy morskie. Później rozpoczyna się jego bardzo intensywna praca taka naukowa, przede wszystkim połączona z ekspedycjami do Arktyki, do Ameryki Południowej. Tutaj badania prowadzone przez Arctowskiego miały ogromne znaczenie właśnie z zakresu glaciologii, geologii, oceanografii. Jest rzeczywiście jednym z największych ekspertów w tym zakresie swoich czasów. Liczne publikacje naukowe kierował wieloma prestiżowymi instytucjami naukowymi za granicą, w Belgii, w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście za granicą, dlatego że Polska wtedy nie istniała na mapie świata, nie było polskich placówek naukowych, ośrodków, więc Arctowski siłą rzeczy pracował poza granicami, poza ziemiami polskimi. W latach poprzedzających I wojnę światową brał udział aktywnie w Stanach Zjednoczonych na rzecz powrotu Polski na mapy świata. Pamięć o Arctowskim została utrwalona m.in. w nazwach geograficznych w krajach polarnych. W Arktyce, na Spitsbergenie, jest góra Arctowskiego i lodowiec Arctowskiego, a na Antarktydzie Półwysep Arctowskiego, Zatoka, Nunatak Arctowskiego oraz góry i sama góra Arctowskiego. We Lwowie założył Instytut Geofizyki i Meteorologii i kierował nim właściwie do rozpoczęcia II wojny światowej. Tuż przed wrześniem 1939 roku wybrał się na kongres naukowy do Stanów Zjednoczonych i wybuch II wojny światowej zastał go w Waszyngtonie. Tam pozostał i już nigdy do Polski nie wrócił. Jego prochy zostały sprowadzone jeszcze w tym samym roku do Polski i spoczywają na cmentarzu po Wąskowskim w Warszawie.